Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3. Chcemy doprowadzić do wyraźnego wzrostu gospodarczego, ale nie po to, żeby statystyki coś udowadniały, tylko żeby ludzie zaczęli zarabiać więcej pieniędzy. Państwo, które żyje na kredyt, nie będzie dla obywateli godne zaufania. Przyspieszymy budowę obwodnic i autostrad. Pasażerowie mają prawo do czystych dworców, punktualnych, szybkich pociągów. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Ze 100% pewnością podatki nie zostaną podniesione. Kłamstwo. Rząd Platformy Obywatelskiej zostawia polską gospodarkę w katastrofalnym stanie. Wzrosły podatki, ceny paliw, żywności i koszty utrzymania. Kilka milionów osób żyje na granicy skrajnego ubóstwa. ZUS się chwieje. Wypłaty przyszłych rent i emerytur są poważnie zagrożone. Nikt nie wie, jaki jest prawdziwy stan państwowej kasy i czy nie grozi nam bankructwo. Dług publiczny osiągnął najwyższy poziom w historii. Każdy z Polaków jest zadłużony na ponad 20 tysięcy złotych. To, co publiczne, oznacza dziadowskie. Nie ma czystych dworców i szybkiej kolei. Jest tłok, bałagan i nieudolny minister, którego przerasta ułożenie rozkładu jazdy. Nie ma setek autostrad, są rozkopane drogi, problemy z wyłonieniem wykonawcy i żałosne przepychanki z Chińczykami. Utrzymuje się ogromne bezrobocie. Miliony Polaków nie mają szans na znalezienie pracy. Nie poprawia się klimat dla biznesu. Jedno okienko jest fikcją. Tanie państwo? W czasie rządów PO zatrudniono ponad 100 tysięcy nowych urzędników. Ich utrzymanie kosztuje rocznie kilka miliardów złotych. Wzrosły wydatki na biura poselskie, a same lotnicze podróże Donalda Tuska do Sopotu pochłonęły ponad 6 milionów złotych. SLD chce, by Polska nadal była zieloną wyspą, ale nie na wykresach, tylko w kieszeniach i portfelach Polaków. Wiemy, co zrobić, by poprawić stan finansów publicznych i kondycję domowych budżetów. Dwukrotnie ratowaliśmy już Polskę przed ekonomiczną katastrofą. Raz po terapii szokowej Balcerowicza, drugi po prawicowym eksperymencie o nazwie AWS. Mamy konkretne rozwiązania i znakomitych fachowców. Nie będziemy łatali dziury budżetowej kosztem najbiedniejszych. Nie będziemy zadłużać przyszłych pokoleń Polaków. Polska gospodarka musi rosnąć tak szybko, jak rosną nasze ambicje i możliwości. Poprzez obniżenie akcyzy i VAT-u zahamujemy wzrost cen, zwłaszcza cen żywności, leków, paliw i energii elektrycznej. Podniesiemy płacę minimalną do 1800 zł miesięcznie. Skończymy z marnotrawstwem publicznych pieniędzy, rozrostem biurokracji i utrzymywaniem nikomu niepotrzebnych instytucji. Wykorzystamy maksymalnie środki unijne. Nie możemy już dłużej płacić ceny za nieudolność i lenistwo ministrów tego rządu. Uprościmy podatki, zlikwidujemy przywileje dla najbogatszych. Dzisiaj mają do dyspozycji wiele furtek, przez które z budżetu państwa wypływa rocznie ponad 65 miliardów złotych. To jest dużo więcej niż NFZ wydaje na służbę zdrowia. Nie może też być tak, że Mercedesem podjeżdża się po zasiłek, a becikowe odbiera poseł na Sejm. Utworzymy nowe miejsca pracy, wprowadzimy niższe stawki na ubezpieczenie społeczne dla absolwentów uczelni i ludzi po 50. Stworzymy wreszcie przyjazny klimat dla biznesu. To SLD obniżyło podatek z 40 do 19%. Uwolniło energię rodzimych przedsiębiorców i pobudziło gospodarkę. Ktoś, kto prowadzi własną działalność gospodarczą, nie może być traktowany jak przestępca. A to, co publiczne, nie może być dziadowskie. Musi być bezpłatne, przyjazne i nowoczesne. Polska potrzebuje zmiany. Polityka to sztuka wyboru. Ty też masz wybór. Wybierz lepsze jutro. Wybierz jutro bez obaw. Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3.